Dzień dobry, drodzy rebelianci i rebeliantki. Ja jestem Maciej, a razem ze mną jest poseł Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Radia Rebelian, no i oczywiście redaktora. Panie pośle, wczoraj odbyła się komisja regulaminowa i do spraw poselskich oraz immunitetowych, na której pojawił się Zbigniew Ziobro 20 minut spóźniony. Jak pan odczytuje to spóźnienie? Ostentacyjnie spóźnienie bym dodał. No to jest policzek, kolejny policzek, bezczelny, arogancki, absolutnie godny potępienia, poniżające zachowanie nie tylko wobec przewodniczącego Komisji do Spraw Immunitetowych, nie tylko wobec składu komisji, ale wobec całego polskiego społeczeństwa. Zbigniew Ziobro nie poczuwa się ani do punktualności, ani do stawiennictwa. Jemu wydaje się, że jest takim nadpolakiem, że jest takim guru, takim po prostu szeryfem z Teksasu, który może sobie robić co chce, może kłamać jak chce, może przychodzić gdzie chce, albo w ogóle nie przychodzić, gdzie mu się nie podoba. No i powoli ta formuła się wyczerpuje, chociaż dla wyborców PiS-u jest niesamowicie skuteczna, bo proszę zobaczyć, ta pisowska bańka szaleje, po prostu szczytuje, kiedy ktokolwiek z zasobu PiS-u jest przesłuchiwany przez komisję śledczą, kiedy Ziobro udaje chorego, kiedy już dawno wyzdrowiał, kiedy udaje niezdolnego do zeznań, kiedy do zeznań zdolny jest, no i kiedy udaje kozaka w rzeczywistości, tak jak jeden z filmików krążących po internecie na wczorajszej komisji nas tutaj poucza, cały czas mówi słowa takie jak na przykład do mnie, że to przed prokuratorem będę się tłumaczył, że nigdy stamtąd nie wyjdę, a na dole nóżki trzęsą się jak galaretka po prostu malinowa. No i tyle można powiedzieć o samym początku tej komisji. A jeżeli chodzi o przebieg, bo w całym tym przebiegu, tuż nawet przed, to poseł Dariusz Matecki zwrócił się do pani posłanki Krzywonos, chociażby, że ona nie ma nic wspólnego z Solidarnością, cały czas pojawiały się groźby od każdego, który praktycznie przemawiał, że to państwo łamią dzisiaj prawo, że stajecie przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu Julii Przyłębskiej, który wydał zabezpieczenie w sprawie komisji, w której pan zasiada, do spraw Pegasusa. Czy to ma dla państwa jakiś efekt mrożący, czy państwo są przekonani o tym, że po prostu działacie dzisiaj w prawie? Wie pan, groźby, które są tak obficie kierowane, inwektywy, wyzwiska, próba umniejszania nam, to jest pochodna strachu. No to jest mechanizm dobrze znany i opisany w psychologii. Ja bym to porównał, wie pan, do takich piesków małej rasy, jak latlerki, nie wiem, jak chihuahuki. Tak jest w naturze, że kiedy ktoś się boi, bo jest na przykład niewielki, no to bardzo głośno szczeka. Ja absolutnie nie twierdzę, że to porównanie w jakikolwiek sposób element animalny ma łączyć z kimkolwiek z PiS-u, bo tego nie robię, ale chodzi o to, żeby sobie to jakoś zwizualizować na innych przykładach, na takich przykładach płynących z natury, no bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy ludźmi, strach jest rzeczą naturalną, natomiast ja się po prostu nie boję tego, boją się ci, którzy mają dzisiaj kłopoty i to jest oburzające, że Ziobro przyszedł tam otoczony osobami, które no, mają poważne problemy z prawem, już uchylone immunitety jak Woś za zakup Pegasusa, albo na taśmach Mraza słyszymy jako Mateckim, że no, dostali 15 milionów, dostali, czyli no, chyba ukradli, no bo normalnie to poseł nie powinien dostawać 15 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. I takie osoby przychodzą bronią Zbigniewa Ziobro, no bo co im pozostało? To tak jak właśnie ten przykład, o którym mówiłem, o chihuahuach czy innych małych takich szczekających pieskach, które po prostu boją się kogoś większego, a tym kimś większym tutaj nie jest Doberman, tylko jest sprawiedliwość. Są postępowania przed komisją śledczą, są postępowania przed komisją regulaminową i są postępowania prokuratorskie. Dzisiaj jeden z poczytnych dużych portali opublikował nawiązanie do pisma, które otrzymałem z prokuratury, że na przykład utrwalony na taśmach Mraza prokurator regionalny w Warszawie w wyniku mojego zawiadomienia i tego, że ustawiał w jaki
sposób topić zawiadomienia w prokuraturze mojego autorstwa właśnie przeciwko Zbigniewowi Ziobro za nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości, prawdopodobnie pożegna się z pracą w prokuraturze, więc te rozliczenia na różnych odcinkach są skuteczne dzisiaj. Absolutnie, tutaj chodzi o prokuratora Romelczuka, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast panie pośle, tutaj jeszcze taki był element po tej komisji, kiedy jedna z posłanek wniosła o to, aby zakończyć już procedowanie tego wniosku, żeby przejść do fazy głosowania. Pan Ziobro wyszedł z sali, zaczął udzielać wywiadu na konferencji prasowej do dziennikarzy, no i chciano, żeby poseł jednak Ziobro wrócił na tą salę. Natomiast już w tym momencie padały słowa tego typu, że złamano regulamin, że nie pozwolono mu się ostatecznie wypowiedzieć. Czy doszło do tego złamania regulaminu, czy jednak nie? No, przy pracy tej komisji ma pełną asystę zespół sejmowych prawników, profesjonalnych ekspertów. I komisja regulaminowa przebiegła w skandaliczny sposób. Od spóźnienia Ziobro, od tego, że jego obrońca, poseł Warchoł, przyszedł bez podpisanego pełnomocnictwa, bo oni nawet nie poczuwają się do tego, żeby formalności dopełniać. Potem przebieg był skandaliczny, bo po wygłoszeniu mowy obrończej przez posła Warchoła, po wygłoszeniu mowy Zbigniewa Ziobro w fazie dyskusji okazało się, że posłowie PiS-u w ogóle nie chcą dyskutować o wniosku Komisji Śledczej z opinią prokuratora generalnego o zdjęcie immunitetu Ziobro, tylko chcą rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, tak zwanym Trybunale. Więc ta komisja była, ja próbowałem tą dyskusję co chwilę porządkować, odnosząc się merytorycznie do wniosku, do kwestii kodeksu postępowania karnego, który nas jak gdyby zmusza, determinuje do wzywania Ziobro poprzez doprowadzenie, kiedy odmówi normalnego stawiennictwa, i wszystkie elementy związane z regulaminem Sejmu, bo to na bazie regulaminu Sejmu wczoraj te obrady się toczyły, zostały dopełnione. Ziobro miał głos, na końcu wyszedł, a potem oczywiście, jak to ta zakłamana pisowska machina, ten taśmociąg propagandowy na różnych platformach społecznościowych i w ich mediach, zaczął opowiadać bzdury. I drodzy Państwo, ja trochę martwię się tym, przyznam, martwię się tym, jak oni są bardzo w ten sposób skuteczni. Zobaczcie, że cokolwiek się tyczy ich rozliczeń, to zaraz budują narrację, komisja zaorana, tamci zaorani, wszystko zaorane, oni genialni, pouczają nas, my to nic nie umiemy. Oni są w tym skuteczni, naprawdę są w tym skuteczni i często modelują opinię publiczną i nasączają takim kłamstwami. Potem te kłamstwa trzeba cały czas prostować, bo prawda sama się nie uroni. Panie pośle, ale czy to nie jest tak, że po prostu Koalicja Obywatelska musi nad tym zacząć pracować, żeby właśnie to światło prawdy było mocniejsze niż ciemna moc, że tak powiem, kłamstwa? Tak, proszę Państwa, trzeba nad tym pracować. Zobaczcie, czasami polecam taki test przeglądnięcia kont, które ewidentnie dezinformują, hejtują. To są konta zakładane wiele lat temu, które czasami nie posiadają ani jednego własnego wpisu, nic nie podały dalej, ale z chęcią dzisiaj komentują w sposób negatywny, napędzając opinię publiczną. Ja nie mam o to żalu do nikogo, tylko prawica opanowała to do perfekcji. I tak jak Elon Musk rządzi dzisiaj Twitterem, sprzyjając prezydentowi Trumpowi, to podobne zjawiska dzieją się w innej przestrzeni. Ja po prostu uważam, że powinniśmy cały czas jak gdyby też pracować z naszą młodzieżą, z obywatelami, ogólnie budować tą odporność, żeby nie dawać się na to nabierać, bo to z jednej strony buduje legendę skuteczności PiS-u, a z drugiej strony demotywuje normalnych użytkowników internetu i często też sprawia, że polityka staje się taka powierzchowna. No, jak ja na przykład słucham takich komentarzy, że wczoraj Zbigniew Ziobro wyreżyserowanym przez siebie show uczestniczył i pięknie zagrał scenę. No nie, proszę Państwa, on został wezwany na komisję w celu pozbawienia immunitetu. No, to nie było show, które on reżyserował, ani to nie było jego autorstwa show. To była proceduralna sprawa w Sejmie,
I trzeba o tym mówić, trzeba mówić wprost, że oni dzisiaj są pod presją po prostu różnych zarzutów i procesów rozliczeń, czy to w komisji wizowej, czy w postępowaniach prokuratorskich, czy tutaj u nas w Pegasusie. I bronią się w brzydki sposób, tak jak to opowiadałem o tym ujadaniu po prostu, okropnym ujadaniu i kłamliwym obrzucaniu nas błotem. Panie pośle, wczoraj komisja zdecydowała o tym, że przegłosowała, że immunitet Zbigniewa Ziobry zostanie, znaczy zarekomendują w Sejmie na głosowaniu, aby immunitet posła Ziobry został zdjęty. No, ponieważ macie większość w Sejmie, no oczekuję, że raczej ten wniosek zostanie przegłosowany. Czy w takim razie ośmielą się państwo wezwać Zbigniewa Ziobrę, czy doprowadzić na zeznania do Komisji do Spraw Pegasusa? Czy jesteście przygotowani na wszystkie warianty? Ponieważ no, oczekuję, że razem z Telewizją Republiką oczywiście znowu będzie odegrane pewnego rodzaju show, które było odgrywane chociażby w momencie zatrzymania posła Romanowskiego, kiedy Telewizja Republika czekała w domu razem z nim na to, aż przyjdzie CBA, by go doprowadzić na zeznania do prokuratury. Tak, to jest dobry moment, żeby coś wytłumaczyć. Drodzy Państwo, my nie jesteśmy na etapie tego, że my możemy zrobić doprowadzenie Zbigniewa Ziobro albo go nie doprowadzić, bo my nie mamy pola wyboru, bo to jest kodeks postępowania karnego. Tam punkt po punkcie jest napisane, co robi organ wzywający, czyli w Polsce jest to prokuratura, sąd, jakieś służby, komisja śledcza i tam nie ma dowolności. Redaktorze, to nie jest tak, że my sobie siedzimy i mówimy, aha, to może teraz doprowadzimy Zbigniewa Ziobro. Nie, my realizujemy polskie prawo. W kodeksie postępowania karnego jest napisane, że jeżeli świadek w sposób uporczywy się nie stawia i kary dyscyplinujące w postaci tych zasądzonych przez sąd, w wypadku Ziobro to jest 2,5 tysięcy, są nieskuteczne, to należy go doprowadzić. Więc my de facto realizujemy zapisy kodeksu i to nie jest mój wybór, czy Ziobro będzie doprowadzony. My musimy przygotować grunt dla sądu do podjęcia tej decyzji, bo to sąd okręgowy w Warszawie będzie decydował, tak jak w przypadku doprowadzenia Piotra Pogonowskiego, świadka Pogonowskiego, byłego szefa ABW, to sąd zdecyduje w sprawie Ziobro. Natomiast żeby sąd mógł tą decyzję podjąć zgodnie z procedurą kodeksu postępowania karnego, my musimy zainicjować procedurę zdjęcia immunitetu Ziobro, bo nie można go czasowo pozbawić wolności, skuć i doprowadzić. Złożyliśmy ten wniosek za pośrednictwem prokuratora generalnego do marszałka Sejmu. Odbyła się komisja regulaminowa. Teraz Sejm na tym zagłosuje. Spodziewam się, że Sejm zgodzi się na to, żeby w tym zakresie pozbawić Ziobro immunitetu, jaką jest możliwość doprowadzenia. Następnie komisja śledcza w oparciu o tą zgodę Sejmu i przepisy kodeksu postępowania karnego, które nie dają nam żadnego wyboru, bo my musimy traktować Ziobro jak każdego innego świadka w Polsce. Skierujemy ten wniosek do sądu i to sąd zdecyduje, czy finalnie Ziobro będzie doprowadzony, bo może być też tak, że my się tutaj napracujemy, a sąd powie, nie, Ziobro nie będzie doprowadzony i trzeba będzie tą decyzję uszanować. Wszystko, co jest procesem rozliczeń, drodzy Państwo, opiera się o sąd. Przypomnę tylko, że skomplikowane sprawy karne w Polsce, często z konotacją artykułu 258, związane z organizowaną grupą przestępczą, trwają przecież 8-10 lat do uprawomocnienia. Więc każdy, kto liczy, że dzisiaj, że w tej kadencji doczeka się wyroków prawomocnych w stosunku do przekręciarzy z PiS-u, nieważne za którą aferę, to muszę Państwa zmartwić. Tak jest urządzona praworządność w Polsce, rozwibrowany system również za pośrednictwem aktywności Zbigniewa Ziobro. I tyle trwają procesy w Polsce, że tutaj nie lata. Panie pośle, ale nie sądzicie, że to jest troszkę wina też trochę może kampanijnego pędu, że pewne oczekiwania zostały w ludziach wykreowane, chociażby w 100 konkretach, gdzie było powiedziane, że w 100 dni rozliczymy i ludzie po tych roku już waszych rządów no oczekują chociażby zatrzymań, aresztowań, chociażby pierwszych skazań? No oczywiście i proszę, jakich wskazań? Zna pan jakikolwiek proces karny, który się w 100 dni odbył? Panie redaktorze, ktoś ukradnie... Ja osobiście nie, ja tylko mówię, co było napisane w konkretach, że... No panie redaktorze, to co żeśmy obiecali, to realizujemy. Obiecaliśmy, że będziemy rozliczać, rozliczamy.
I teraz etap rozliczeń dzieli się na kilka działów. Pierwszym z nich jest okres postępowania przygotowawczego w prokuraturze. I prokuratura prowadzi pod egidą Adama Bodnara sprawy, które zostaną wniesione na wokandę sądową. I to sądy o tym zdecydują. Natomiast to rozliczenie to jest etap przygotowawczy do tego, żeby odbyły się sprawy sądowe. I tak jak w Pegasusie już osiągnęliśmy to, że Michał Woś nie ma immunitetu, że ma zarzuty za zakup Pegasusa. Tak samo wszyscy inni, którzy nam wyjdą w toku tego śledztwa, dostaną zawiadomienia do prokuratury, a oprócz tego zespół prokuratorski prowadzi swoje prace w tym aspekcie, analityczne, przygotowawcze. I to się tyczy całego spektrum rozliczeń. I kiedy te akty oskarżenia będą kompletne, no to wszystko w rękach sądów. I tak jak protestowaliśmy, broniliśmy sądów przez wiele lat, ich niezależności, niezawisłości, to może będziemy się spotykać pod sądami i apelować o szybsze tempo. Także my się wywiązujemy z tego zobowiązania, absolutnie się wywiązujemy, no nic innego nie robimy, tylko rozliczamy w tym zakątku polityki, który ja urządzam. Natomiast proszę pamiętać, że słowo rozliczone oznacza słowo prawomocnie skazany. Także musimy o tym cały czas pamiętać. Panie pośle, dzisiaj na wokandzie również w Komisji do Spraw Regulaminowych, ja wiem, że pan w niej nie zasiada, ale również są tam wnioski, które będą przegłosowywane w sprawie Jarosława Kaczyńskiego, czy tam Marka Suskiego, to taki przykład. Czy pan oczekuje, że sprawy te cywilne, które są wniesione dzisiaj wobec nich, no i zobaczymy chociażby Jarosława Kaczyńskiego w sądzie, chociażby z powodu właśnie tego typu spraw? Czy uważa pan, że dzisiaj będą skutecznie zdjęte te immunitety? Nie wiem, to wszystko zależy oczywiście od głosowań, zarówno na komisji, jak i w Sejmie. Nie znam jakby treści tych roszczeń, tych powództw. Chodziło o uchylenie wieńca przez Jarosława Kaczyńskiego podczas 10 lutego i w marcu, 10 marca na placu Piłsudskiego. Ja rozumiem, natomiast same wnioski o zdjęcie immunitetu są w dyspozycji komisji i ich treść w oparciu o jakie artykuły, jakie potencjalne przestępstwa, no tego osoby spoza komisji nie wiedzą, dlatego pokładam wielką nadzieję w pracy Jarosława Urbaniaka i innych członków komisji immunitetowej, że na przykład w tej sprawie Komosa versus Kaczyński przychylą się do zdjęcia tego immunitetu i że prezes za swoje haniebne czyny bezprawia odpowie. Nie będzie to pierwszy raz, ani ostatni, ale to jest satysfakcjonujące. Mi też, jak sobie... Przepraszam, bo coś się zacięło. Halo, panie pośle? No nie wiem, coś tutaj nikt nie... Ja chcę przypomnieć inne zawiadomienia do prokuratury złożone pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, to w nich pokładam nadzieję na to, że za swe czyny odpowie. Ale proszę pamiętać, że to wszystko będzie trwało, bo taki jest wymiar sprawiedliwości, takie są sądy w Polsce. W takim razie, moi drodzy widzowie, będziemy czekać. Ja już teraz bardzo dziękuję, panie pośle, za poświęcony nam czas. Drodzy widzowie, moim i waszym gościem był poseł Witold Zębaczyński. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję za możliwość rozmowy. Dziękuję.